Korzystanie z prysznica może negatywnie wpływać na zdrowie pochwy. Wiele kobiet regularnie, kilka razy w ciągu dnia bierze prysznic. A wszystko to dlatego, że uważają to za zdrową praktykę, która eliminuje na przykład pozostałości po menstruacji i inne płyny, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Prawda jest taka, że choć powszechnie uważa się, że prysznic jest korzystnym zabiegiem z punktu widzenia higieny osobistej, to jednak nie chroni praktycznie wcale przed infekcją. Co więcej, zbyt częste branie prysznica w intymnych obszarach ciała kobiety może wywoływać efekty przeciwne do zamierzonych. Prysznic bowiem powoduje zaburzenia równowagi w naturalnej florze bakteryjnej, która chroni i zapewnia zdrowie pochwy. Zbyt częste branie prysznica zwiększa także ryzyko infekcji drożdżakowych i bakteryjnych. Może także zmieniać poziom kwasowości dróg rodnych. Golenie miejsc intymnych, golenie włosów łonowych jest wciąż dość kontrowersyjnym tematem. Chociaż wiele osób uważa, że jest to nieszkodliwy nawyk, to jednak jego regularne stosowanie może powodować liczne objawy, które negatywnie wpływają na zdrowie pochwy. Włosy łonowe chronią bowiem skórę przed otarciami i niektórymi mikroorganizmami, które mogą powodować infekcje dróg rodnych. Gdy kobiety się go pozbywają, mieszki włosowe mają tendencję do pęcznienia. Mogą utrudniać pojawianie się nowych włosów. Co więcej, sprzyja to także niepożądanemu zjawisku wrastania włosów i dodatkowych obrażeń, np. Noszenie stringów, stringi są cieszą się szeroką popularnością wśród kobiet skaleczeń. Są seksowne i mogą być całkiem wygodne, gdy nosi się je do określonych rodzajów ubrania. Problem polega na tym, że wiele stringów wykonano z materiałów zatrzymujących wilgoć, co negatywnie wpływa na równowagę naturalnej wartości pH twojej pochwy. Ten rodzaj bielizny ułatwia także przenoszenie się szkodliwych bakterii z obszaru okolic odbytu do wnętrza pochwy. W efekcie może to sprzyjać różnym rodzajom infekcji dróg rodnych i moczowych. Gdy stringi są dodatkowo zbyt ciasne, mogą także powodować niewielkie otarcia i podrażnienia w delikatnej skórze zewnętrznych części twojej pochwy. Spożywanie potraw o intensywnym zapachu i aromacie, wiele potraw i produktów spożywczych może zmieniać pH płynów waginalnych. Powoduje to także powstawanie silnych zapachów, które są łatwiej zauważalne, czy raczej wyczuwalne, co naturalnie niekorzystnie wpływa na zdrowie pochwy. Jeśli niektóre z takich produktów są częścią twojej regularnej diety, powinnaś rozważyć ograniczenie ich spożycia. Dzięki temu będziesz w stanie uniknąć konieczności radzenia sobie z tym irytującym objawem, który sprawia, że kobiety czują się niepewnie. Czosnek, szparagi i curry to tylko niektóre składniki, które należy spożywać z umiarem, aby uniknąć zmiany naturalnego zapachu twojej pochwy. Spożywanie nadmiernych ilości cukru, nadmierne spożycie cukru zmienia pH twojego organizmu. To z kolei powoduje brak równowagi w florze bakteryjnej, która chroni pochwę. Nagromadzenie tej substancji w organizmie zmienia na niekorzyść kondycję błony śluzowej w miejscach intymnych kobiety. W efekcie powstaje środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się bakterii i drożdży, a to zdecydowanie negatywnie wpływa na zdrowie twojej pochwy. Kiedy wzrasta poziom cukru we krwi, rośnie także ryzyko infekcji takich jak kandydoza pochwy. Ponadto składnik ten wpływa na skład wydzieliny pochwowej, zwiększa także poczucie swędzenia i nieprzyjemny zapach w okolicach miejsc intymnych.
Zażywanie niektórych rodzajów leków, długotrwałe stosowanie niektórych rodzajów leków może powodować zaburzenia w poziomie i aktywności zdrowej flory bakteryjnej chroniącej miejsca intymne i zdrowie pochwy. Dotyczy to na przykład antybiotyków, które służą do zabijania bakterii chorobotwórczych. Ale skutkiem ubocznym ich stosowanie jest to, że zabijają także i uszkadzają dobre bakterie znane jako pałeczki kwasu mlekowego. Przyjmowanie antybiotyków może spowodować rozrost drożdży, które powodują na przykład kandydozę pochwy. Również inne leki, takie jak leki przeciwhistaminowe, mogą wpływać na naturalne nawilżanie miejsc intymnych i powodować nadmierną suchość pochwy. Skąd mam wiedzieć, czy mam infekcję pochwy? Objawy infekcji pochwy różnią się w zależności od konkretnego drobnoustroju, który ją wywołuje. Istnieją jednak pewne typowe objawy, które powinny stanowić dla Ciebie wskazówkę, że coś jest nie tak z kondycją Twojej pochwy. Żółta, zielona lub szara wydzielina z pochwy. Silny lub nieprzyjemny zapach z miejsc intymnych. Swędzenie lub podrażnienie zewnętrznej części pochwy. Ból podczas współżycia lub oddawania moczu. Gęste, śluzowate upławy. Ważne jest przy tym to, aby określić, czy infekcja jest spowodowana przez którykolwiek z powyższych czynników. Jeśli nie, najlepiej będzie udać się do lekarza w celu ustalenia przyczyny zaburzeń zdrowia Twojej pochwy.